Wczoraj nie było, ale miała poduszka. Piszna. Piszna kawa. Dobra, let's go. Co tu zostało? Służę wiecznemu ognia się przy komandzie zostać. Śmierci godnej czekał. Ojoj. Tak, Geralt? Tak, Geralt. Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęścia. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Triss jest chyba ładniejsza i lepsza niż Yennefer. Tutaj. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Głos. Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Inalanda ona reis. Werdel Tanstedt! Enzer Kersen! Wendel Tanstedt Enzer Heze! Eszpun! A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam wzgórze. Trwała bitwa. Ja miałem dostarczyć rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta Neyt Koral. Ja też tam byłam. To zdarzyło się dawno temu. Sześć sery. Sześć sery. Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratre. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. To było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Powiedz, od razu się czuję bezpieczniej. Dzięki. I co teraz? Gdzie się nie obejrzysz, sto spłonie. W zimorodku to tak karmią, że jak pusto. Boże, tyle biegać.
Cassie Cyrilla. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. No to pogadaj z nimi. Przecież cię nie ugryzą. Jeśli tak, to im oddam. No więc w czym rzecz? Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Ubolewamy, że nasza droga Sheila nie będzie mogła uczestniczyć w tym dziele, ale okoliczności nie pozwalają na długą żałobę. Więc jaka jest twoja decyzja? Dołączysz do nas? Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Ten głos. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Równość w loży to bzdura. Zawsze były te, które wiodły prym i te, które grzecznie przytakiwały. Mądrością czarodziejki jest umiejętność znalezienia dla siebie odpowiedniego miejsca. A tobie należy się miejsce najważniejsze. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Cześć, Rachel, siemanko. Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę. Ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Nie wiem w sumie, wiesz? Myślę, że już raczej bliżej. Teraz jedziemy trzeciego dowódcę ciągnąć i ogonu. No i potem zostanie tylko... już tylko ten ich cały główny szef, nie? Jakieś poboczne pewnie tam szukanie rynsztunków i tak dalej, ale to sobie kiedyś po prostu zostawia to. Jakiś kłopot? Służę wiecznemu ogniowi. Wieczny ogień oświetli wam drogę. Najświętszy.
Nie wiem właśnie, zrobię ankietę pewnie jakąś na temat tego, co następne grać po wieśku. Zobaczę, co mam na playce. Dostępne. Maybe. Maybe rain. Jeśli pomożecie obronić Ciri przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Rozumiem, że cesarz zapomniał cię o tym wspomnieć. Nie podoba mi się to. Czarodziejką, no co, nie magiczny wzrok ma. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Co tam, lekcje jakieś masz teraz? Chodź, wszyscy już na nas czekają. Ho, 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 nie pysz się wszyscy tak. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Tak jest. Każ podnosić kotwicę. Nie wiem, na Skellige. I kacenka. Nie, bo to wiadomo. Mój ołtarz jest zawsze gotowy. Mój ołtarz jest zawsze gotowy. Ołtarz jest zawsze gotowy. Za bekę toczał. No tyłek ma dobry, ta Yennefer. Skelligunie. No to już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skelligę? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringillę w jego. Aha. Emhyr sobie jednak podbija tę Skelligę. A będziemy walczyć przeciwko Emhyrowi teraz? Ciekawe. Ciekawe.
Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skellige. Musimy też ściągnąć tu Fringillę Vigo. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend elfich. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na której z dziesiątek tutejszych wysp? No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Możecie mnie teleportować na okrętem Hyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Sam się dostanę na okręt cesarza. Ław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Kurwa, jakaś metka mnie tu będzie. Ruszam. Powodzenia. Mam na ciebie baczenie. Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. No tak, żeglarze się nie boją raczej. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Ankhreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym... łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz... Albo nie. Druid wie, co gadać. A, bo co mu nic nie mów. Zamknij apę. A, to tylko taka wieża obserwacyjna. Ej, myślałem, że dalej mogę sobie pójść tu. Ej. Ej. Żaden Nordic nie zrozumie. To jest... To jest Skellige. Iż druid przyszedł do mnie. Co my tu mamy? Trwawionko. Gdzie ja go wrzucę teraz? Co to robiło? Icyk. Ten już tu? Co za pieprze. Tu gdzieś był znak. Mutre. Baby.
Szacunek. A dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło z twojej strony, drogi wojowniku z Kaliga. Tak, przysługiem darzysz Wiedźmina z mój cech. Nie mam czasu niestety z tobą pogadać, bo muszę zapierdalać do Myszowora, ale dzięki, dzięki. Nie będę klękać przed Ankreid nigdy, rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby krach rządził całym Skellige. A co na to? Dobrze, Rachel, smacznego. Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie, bacz na słowa. A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradą? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć. Bradzich! Nigdy się nie nauczycie. Chodź, nie możemy tu zostać. Nie wytrzyma! Mocnie! Moje życie! Nie, gdzie jest ten Lugos? No, już widziałem tą śmierć. Chyba naprawdę nic nie miałeś przy sobie. To za władca. Będziemy teraz wszystkich wybijać? On dostał combo. Jary. Tylko tyle ludzi miał u siebie w grodzie? Tam chuj wie czym. Dla ciebie będę chuj wiekim. Chodź, nie możemy tu zostać. Chodź, nie możemy tu zostać. Chodź. Uwej, już starczy. Czekajcie, czekajcie. Ten jest naprawdę śmieszny. Czym się różni Nilfgaardczyk od utopca? No. Chodź, nie może. No, Geralt. Widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew. Zdanie było złe. Zasiada na tronie w
Żadna zawierucha nie może się odbyć bez twojego udziału. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko z kanon. Jednak masakra podczas uczty w Caer Trolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wiedźmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. Klan Drummond zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Porozumienie? Tylko Krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. A ty po co wróciłeś na Skellige? Złoty kamień. Słoneczny. Wiesz coś o kamieniu słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz kamień słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid, ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy pereł Matiasa Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Rybie Płuco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosiły. Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. W sumie można najpierw zobaczyć na mapie, czy ja mam tam teleport, gdzie on powiedział, czy jest sens, żeby się cofać do teleportu. Mam pewkę. Od razu znać, że jesteś ulubieńcem Bogu. Co się stało z tobą, Płotka? Na co się gapi? To jeszcze na samej górze musiało być. Tak dalej, ty. Bez dropu? Kurwy jebane.
No nie wierzę. Że schowaną bronią. No i gdzie oni są? O ty. Co wy to robicie? To pewnie łódka poławia czy perem. Nie widzę ich nigdzie. To jest jaskinia. 200% są w tej jaskini. Sherling, mówiłem ci, że to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Tego to nawet nie trzeba było tu targać. Głupi? Nie widzisz, że to wiedźmin? A czego wiedźmin tu chce? Perły się skończyły? Nie twój interes. Bierzemy, co może daje. Widzę, że daje niechętnie. Prawda, przydałbyś lepszy nóż. Wystarczy parę godzin i już mają paluchy napuchnięte. Podobno wiecie coś o elfich ruinach na Skellige. A kto tak mówi? Myszowór. Nie powiesz mu, co tu dzisiaj widziałeś, prawda? To zależy. Pytałeś o elfie ruiny. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Druid mówił o jakiejś jaskini, do której nie udało wam się dostać. Gdzie to jest? Na wschód od Ker Trolde. Wpływa się tam od strony morza. Ale czego właściwie? Słyszałeś, Erling? Topet. Spokojnie, bo wezmę zbrojnie. Topce na 30 poziomie. No bijcie się, to wasza jaskina. Jeden zginął. Drugi zginął.
Chłopaki, co poginęli. Strzelał odgłosy. Sprawdzona ta skrzynka dawno przeze mnie. Płotka tego nie przeskoczy. Do kury liszek? No już nie kop, nie kop, wsiadamy, jedziemy. Daj tu jakiś teleport. No to chyba zjechała z toru płotka. Albo tu nie ma jak. Dobra. Tyreny. Co tam dobrego jadłeś, Rachel? Come on, drzewo invisible. No, gdzie tu jest teleport? Jaki dogon? Widłogon. No tu kuniu. Dalej płotka, dalej.
Jest drogowskaz. Fajne. Słyszałem, że wczoraj Midgardczycy grali za nas. Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przyjrzeć. Najwyraźniej Avalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Avalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Masz rację. No i co, chcecie po prostu się tam zakraść i pomieszkować? Tak. Pójdziesz z nami? No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerok. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskellig, od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskellig. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa, przecież przed chwilą mówiłam. Tak mówiłam? Już zapomniałam, jaka jest irytująca. Poczekam na ciebie na miejscu. To nie mogłyście mnie zabrać, kurwa? To po chuj, ja tu przychodziłem. Ej. No, no, no. Boże, współpraca z czterema babami, nie? Kurze, że mam wszędzie te znaczniki. Bym musiał tam jeszcze zapierdzielać łódką, to bym się zdenerwował. No ja już widzę, że tu już będą. Na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych czasach za apodyktyczną, zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. No. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blok. Getar Ligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się nie zajmę. Ja spróbuję złamać tę barierę. Oh.
Nic nie zostawił? Dobra, drzwi otwarte. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Nie grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycony. Yo! Sprawda, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Kurwa, spore to. Zobacz, Geralt. Wygląda, jakby ktoś był tu dosłownie chwilę temu. Może ma jakiegoś pomocnika? Nie, to mi jakoś nie pasuje do Avalacha. Co to za destylat? Pachnie jakby... werbeną. Ziółka. Nic szczególnie zbrodniczego. Poczekaj, jeszcze nie zbadaliśmy całego laboratorium. Ski to duże to. Jen! Czyją genealogię śledził? Cintry? Drzewo genealogiczne Enhen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrzeżonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach... Dymówkę miała tylko kupioną. Nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie! Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri, ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. Ten dźwięk. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Elfy znają się na perfumach. Jakaś laska mieszka z nim. Nie wiem, dzisiaj chyba Destiny ja bym potem już Rainbowa zaczął grać. No to w czwartek, jutro jest Master, Polish Masters, więc ja będę Polish Masters oglądał jutro. Dopiero po Polish Masters będę coś jak grał. Udało wam się tu wejść? Aż konkretnie po meczu Invicty. Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować?
Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego. A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale ma irytujący głos. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. Co to kurwa było? Pokażające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Avalach jest dla ciebie aż tak ważny? A co to ma do rzeczy? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. Nastolatkę! Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Te rękawice ma po prostu kozak, nie? Szejki kamery, halo. Do ramię mu się szykuje bardziej, tu widać, o tu. Dobra, no zróbcie sobie raz pierdol. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopa. O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Pójdę z tobą. Dzięki. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hinde? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Let's go! Do zobaczenia. Aj. O. Let's go. Aj. O. Let's go. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź.
Lasse syn Njorda. Olaf syn Owe. Inge córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem? Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Come on, pogrzebik i lecimy dalej, nie ma czasu. O Jezu, przyszli. To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiemy. Tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie wiążą nas wasze prawa. Tak. I widać, nie rozumiecie naszych zwyczajów. Miejsce tchórza jest w rowie. Skjal uratował wam życie. To mnie szukał dziki Gon. Gdyby Skjal mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic by upiory, nie zostało. Czego miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobu. To, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie, niech Skiala sądzą bogowie. Ja nie wiem, patrzą na nich i oni nie widzą, że oni są inni, kurwa, niż dobrze, reszta. Przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zadowolona. Wracajmy na statek. Nudny ten odcinek będzie. Same cutscenki i bieganie, nie? Bida. A jeszcze mi zegarek każe wstać. Czyli tu mogę już kolejne zadanie wykonywać. Ona chce na statek wrócić, ale po co? Zjeżdżaliśmy się trochę po twoim bagażu. Rozmawiają. Geralt? Jeśli z czasem... To jej nie... Tylko przez... Dzień. Nitka fabularna. Tak, Geralt. Bywaj.
Mhm. Oj, dobra. Ja będę tutaj kończył na dzisiaj. Półtorej godziny będzie ok tego nagrania. Mniej niż półtorej godziny. Jutro widzimy się znowu, o ile... Dzisiaj wyrobię się z robotą wieczorem. Bo jak się nie wyrobię z robotą wieczorem, to jutro muszę Wiedźmina przełożyć rano. A wieczorem widzimy się na Destiny i Rainbow Six. Także zapraszam serdecznie. Dzięki tym, którzy byli dzisiaj. Do zobaczenia.